Miedwiediew odpiera zarzuty. Sytuacja się poprawi po zniesieniu sankcji Miedwiediewo o kryzysie żywnościowym. Rosja nie ponosi odpowiedzialności. Były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew odpiera zarzuty odpowiedzialności Rosji za światowy kryzys żywnościowy, podaje rosyjska agencja TASS. Wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa w wywiadzie dla katarskiej telewizji Aleja Jazera przekonywał że cały proces zaczął się kilka lat wcześniej, a sytuacja może zostać opanowana dopiero po zdjęciu sankcji nałożonych na Rosję. Zachodnie próby oskarżania Rosji o wywołanie światowego kryzysu żywnościowego to kłamstwa, ponieważ sytuacja zaczęła się pogarszać kilka lat temu, mówił Dmitrij Miedwiediew. Zdaniem rosyjskiego polityka, to nie zakończenie wojny ani odblokowanie ukraińskich portów może zdjąć widmo kryzysu. Aby poprawić bezpieczeństwo żywnościowe na całym świecie, aby zoptymalizować sytuację żywnościową, musimy zrzec się wzajemnych sankcji, a ceny zaczną spadać, przekonywał. Miedwiediew domaga się zniesienia sankcji w głosy krytyki płynące z zachodu nazwał kłamstwami. Jego zdaniem kryzys żywnościowy będzie konsekwencją m.in. błędnych obliczeń makroekonomicznych, słabych zbiorów, suszy. Zmian klimatycznych czy decyzji podejmowanych przez niektóre rządy. Dalej, pokreślił, że Rosja jest zdolna do eksportu zboża, ale najpierw muszą zostać zniesione wszystkie blokady. Jego zdaniem globalna sytuacja żywnościowa pogorszyła się w wyniku sankcji nałożonych przez świat zachodni.